Witam Państwa serdecznie. Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak Rinder 75, wykonany z kordury firmy V-Sport, waga 2300 gram. Plecak oczywiście w kolorze czarnym. Na naszych innych wideopokazach można zobaczyć ten sam plecak, na przykład w oliwce brązowej, w multicamie, w oliwce tam brązowej czy zielonej. I teraz pokazujemy czarny. Tak wygląda przód tego plecaka. Teraz mamy bok, tył i oczywiście jeszcze raz bok. Powiem to, co mówię przy każdym wideopokazie na temat plecaków. Dokładne informacje na temat systemów nośnych, materiału, klamer, taśm czy czegokolwiek, co tutaj z plecakiem jest związane, można przeczytać sobie w opisie na naszej stronie, w katalogu producenta, bądź klikając w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają. Tutaj pokazujemy tylko, jak dana rzecz jest wykonana. Zacznijmy od tego Rindera. Z tyłu, jak widać, system nośny w pełni regulowany pod wzrost osoby, która będzie nosić ten plecak. Ramionczka podwójnie przeszywane taśmą z jednej i z drugiej strony, więc to rzecz nie do urwania. Pas biodrowy, jak widać, jest gruby, z dużą klamrą, wypinany. Jest on tutaj na rzepy, można go sobie wypiąć, ale oczywiście nie polecamy tego przy tak dużym plecaku. To wszystko. Tutaj mamy bok tego plecaczka. Może jednak go postawię. Z boku mamy kieszenie, które można sobie odpiąć. One nie są na samym, można je odpiąć, nie korzystać. Tutaj mamy ściągacze boczne, które też są zabezpieczeniami tej kieszeni. Dodatkowo na dole mamy naściągacz, kieszonkę taką. Tutaj możemy wsadzić sobie na przykład butelkę z napojem. Druga strona jest identyczna, więc nie będziemy jej pokazywać. Teraz z przodu. Plecak ma dwie możliwości dostępowe do komory głównej. Jest to od góry, przez komin, przez klapę i komin. I oczywiście od dołu. Tutaj mamy tą skrytną kieszonkę. Sobie odpinamy. Oczywiście łatwiej się to odpina, jak ma się dwie wolne ręce. Jak widać, tutaj mamy nasz wypełniacz, czyli jak zwykle śpiworki. I dostaliśmy się, to co mamy na dole, nie musimy przegrzebywać całego plecaka, możemy sobie to, że tak powiem, dostać się od dołu przez tą kieszonkę. Zupełnie dwoma rękoma, zupełnie inaczej się pracuje. Aha, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Już otwieram jeszcze raz tą kieszonkę. Tutaj w środku jest taka membrana, która jest na ściągacz. Można sobie ją ściągnąć i wtedy dzielimy plecak na dwie komory, na dolną i górną. Wtedy dostęp do dolnej mamy tylko od dołu, do górnej tylko od góry, ale mamy za to dwie oddzielne komory. Tutaj jak widać mamy pełno jakichś ściągaczy, systemów, klamerek. Przechodzimy do klapy. W klapie jak zwykle, jak to na plecaki sportu, w klapie mamy tutaj z tyłu kieszonkę. Kieszonka na rzeczy, które powinny być zawsze pod ręką. Dodatkowo na klapie mamy ściągacze, na jakiś śpiwór, karimatę, nawet namiot. Otwieramy sobie klapę. Tutaj w klapie dodatkowo mamy kieszonkę. Jest to kieszonka też na rzeczy, które powinny być pod ręką, ale niekoniecznie pod ręką złodzieja, bo do tej kieszonki naprawdę trzeba się namęczyć, żeby dostać. I oczywiście komin i komora główna. Widać, komin jest wysoki, ma przynajmniej 20 cm wysokości. Nie wiem, czy to tu widać, tak? Przynajmniej 20 cm, może nawet i więcej. Jest to dodatkowa pojemność tego plecaka. Wyjmiemy sobie śpiworki, które są wypełnieniem, jak zwykle. Postaram się pokazać tą komorę główną. Jak widać, jest to jedna taka duża kieszeń. Niestety tutaj nam się to chyba nie uda. Jest to duży plecak, więc też ciężko jest nim operować. Może teraz. Jak widać, jedna duża kieszeń. Tutaj na pleckach żadnych dodatkowych kieszeni ani z przodu nie mamy. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których można zobaczyć też inne plecaki firmy V-Sport. Jak również, tak jak mówiłem na początku, na przykład plecaki Rinder w innym kolorze. Jeżeli zależy Państwu na przykład na kolorze czerwonym, proszę sobie zobaczyć na przykład plecak Climber. Tam te kordury są identyczne, więc generalnie kolory się nie różnią. Tutaj, jak mówiłem, jest kolor czarny i takie są w ofercie. Serdecznie zapraszam również do odwiedzenia naszej strony www.kupujesz.pl, na której można porównać sobie ofertę cenową, ewentualnie dokonać zakupu danego plecaczka. I oczywiście dziękuję za oglądanie naszych wideopokazów. Zapraszam również do oglądania innych i serdecznie Państwa pozdrawiam.